Dobry początek. Kulturki. Kulturki. Cześć. 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 Tu kulturki, kulturki. Czyli... Mama? Ola. Maja. O tak. No słuchaj, że Maja coś podjada. Przyznamy, że to ten sorbet z poprzedniego odcinka, o którym tak marzyła. Mango marakuje. Także będziecie słyszeć trochę... Odgłosów ciąkania. Ciąkania, łyżeczki i innych dźwięków. Także przepraszamy za to. Tak, powiedzieliśmy wam, co to jest, żebyście nie musieli też detektywistycznie dochodzić, co tam w tle się dzieje. Bo my dzisiaj taki odcinek detektywistyczny. Olu, o czym porozmawiamy? O takiej książce, takie głównie dla młodzieży i dla dzieci też. Detektyw Pozytywka. Dla dzieci chyba. Tak, jest to lektura trzeciej klasy. O, lektura do trzeciej klasy. Tak. Pozytywka, pozytywka. A wiecie, co to jest pozytywka w ogóle? Tak, takie coś, co się gra małym dzieciom. Że to się nakręca, tak? I takie wtedy... na 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 na. No, różne melodyjki są w pozytywkach. A czasami jest taka baletnica, co się kręci, tak, prawda? Tak. No, dokładnie tak, jak Ola pokazuje i na pewno wszyscy to widzą. Nie, nikt tego nie widzi. Ale detektyw pozytywka nazywa się pozytywka trochę z innego powodu. Dlaczego się nazywa detektyw pozytywka pozytywką? Nie mam pojęcia. Ale to nie jest tak, że on jest taki pozytywny? No tak. Tak. Pamiętacie, jak się jego agencja nazywała? Różowe okulary i cały czas były przeróżowione. No właśnie, a różowe okulary, jak się patrzy na świat przez różowe okulary, to jak się go widzi? No tak ciekawie. Mówi się... dzisiaj... to jest też taka piosenka, my trzy. Takich trzech dziewczyn, różowe okulary. Różowe okulary to się akurat często mówi, jak ktoś mówi: o, chyba dzisiaj nosisz różowe okulary. Czyli co, jesteś właśnie taki pozytywny. Wszystko ci się podoba, wszystko jest super. To wtedy patrzysz na świat przez różowe okulary. Ale wróćmy jeszcze do książki, znaczy do początku. Kto jest jej autorem? Grzegorz Kazdepka. Grzegorz Kazdepka. A my oprócz tego, że czytaliśmy książkę, znaczy tutaj Ola nam dzisiaj o niej opowiada, czytaliśmy, słuchaliśmy, byliśmy też na spektaklu, nie wiem, czy pamiętacie. Tak. I Ola. I na spotkaniu z panem Grzegorzem, bo tuż po tym spektaklu okazało się, że na widowni jest pan Grzegorz, czyli autor tej książki. I też się pojawił, można go było zobaczyć na żywo. Chociaż byłyście chyba takie małe, że... Obawiam się, że nie do końca pamiętacie. Pamiętam kolesia z kaktusem. No właśnie. No to opowiadaj, Ola. Detektyw Pozytywka jako broń używa kaktusa. Maja? Chciałam też się zapytać, czy było więcej części. O, no oczywiście. Tak. Myśmy już przeczytali wszystkie trzy, bo to są trzy, można też jakby kupić, że trzy są razem w książce, albo trzy osobne książeczki. Tak, ale to dzisiaj mówimy o tej... To są dosyć krótkie też książki, jakieś 15-16 rozdziałów. Mhm. Ogólnie to nie nazywają się rozdziały, tylko zagadki. Tak, czyli książka jest zbudowana nie na rozdziałach, nie ma jednej też historii, która się ciągnie przez całą książkę, ale są zagadki. Każdy rozdział to osobna zagadka detektywistyczna, którą detektyw, a w zasadzie my rozwiązujemy razem z detektywem Pozytywką. Tak, bo jest taka zagadka i on tam nie mówi, jaka jest odpowiedź. Dopiero na samym końcu, kiedy się przeczyta już całą książkę, to na samym końcu są odpowiedzi. Okej. Czy możemy coś opowiedzieć, tak żeby nie zdradzić oczywiście ani tych zagadek, ani tych rozwiązań, o tym, co się dzieje w tej książce? No, tam... są też inni bohaterowie. To jest ogólnie takie zwykłe parę bloków, takie osiedle. I tam są też dzieci, bo to głównie dzieci przychodzą do detektywy Pozytywki i za różne rozwiązanie zagadek płacą mu nie
pieniądzami, tylko czekoladami, cukierkami, ale on też nie oczekuje zbyt dużej zapłaty. Taki łasuch. Nie, on jest bardzo, bardzo chudy, ten detektyw pozytywka i wszędzie jeździ na rowerze. Ale to chyba musi być biedny, skoro nikt nie płaci. Nie. On ma swoje mieszkanko, bo jego agencja to jest też jego mieszkanko. On tam ma taki stoliczek, lampkę, czajnik, który kiedyś działał, ale teraz, ale od paru miesięcy już nie działa. I ogólnie w tym mieszkanku mieści się tylko detektyw pozytywka i zazwyczaj jeszcze jedno dziecko. A ja pamiętam, że tam ktoś jeszcze mieszkał na samym dole. Marciek ma swoją agencję Czarnodół w piwnicy. On też miał agencję detektywistyczną, ale był tak słabym detektywem, jak nie wiem. Martwi jaki czarno... co? Czarnodół. Czarnodół kojarzy mi się znowu negatywnie. Czy wam też? Tak, on był w ogóle taki negatywny, ciągle szukał jakichś interesów i po prostu on był też trochę przestępstwo. On tak trochę chciał... mówi się tak, sabotował detektywa pozytywkę, co? Tak trochę mu mieszał mu. No tak, właśnie. Świnię mu podkładał. Bywały tak. Takie historie. A raz ukradł mu rower. To był nawet cudzień. A ja pamiętam, że było takie coś, kiedy on już nie miał, że jakby ten Marciek nie miał nogawki. Od spodni. Pamiętasz? To było tak śmieszne, on chodził bez nogawki. I oni odkryli i ten detektyw pozytywka sobie szedł i zobaczył na podłodze, bo wtedy widzieli, bo tam było wszystko porozwalane, i zobaczył na podłodze taki kawałek takich gaci. Gacie mu wypadły ze spodu. No i wtedy on zobaczył, że wygląda to jak gacie pana Martwiaka. Przyszedł do Martwiaka i okazało się, że Martwiak jemu wszystko porozwalał. Martwiak. I wtedy oni wszyscy go widzieli, że tutaj był kawałek majtek i tutaj, a druga nogawka była cała. No właśnie. A kto jeszcze mieszkał w tej kamienicy, w tym budynku? Pani Majewska i pan Mietek. Dzietek. I jeszcze pani Ryczaj. A pan Mietek? I pani Majewska była nauczycielką. A pani Mietek? Pan Mietek? To był taki koleś, taki pan, który zmiatał na podwórzu. I coś upominał. Pan konserwator, tak? Tak, jak coś niszczyły. I coś... On ciągle mówił... Wojny konserwator. Panie, ja. Tak pilnował. A ta trzecia pani? Sąsiadka? To po prostu była pani Ryczaj. Taka po prostu sąsiadka. Ona często dosyć występowała w tych historiach. No i były dzieci. A te dzieci to? Była Zuzia. I? Dominik. Jeszcze parę dzieci. Jakiś Tomak. Tomak nie. Był. Ale Zuzia i Dominik to chyba takie były postaci, tak? Tak? Zuzia była najmniejsza w całej kamienicy. O, była mocna. A, jeszcze jedno. Detektyw pozytywka mieszkał na piątym piętrze, tak jakby to były takie poddasze. Na poddaszu, czyli Martek mieszkał na dole, a detektyw pozytywka na samej górze. No, to ciekawa musiała być kamienica. Co? Szczególnie z detektywami. Dwoma. Tak. Ale takim jednym dziwnym, a takim jednym mądrym. Tak. Bo jeden Martwiak, a ten dziwny to Martwiak, który kiedyś sam sobie odłamał spodnie. Bo przypadkowo zahaczył o kaktusa, bo to była broń tego pana, i zahaczył, tutaj były jego majtki, wszyscy widzieli jego majtki, a druga nogawka była cała. Maja, widzę, mocno lubi temat gaci. Nie! Śmieszny! No właśnie, śmieszny. Tak zresztą miała chyba cała książka, co? Nie, no nie, tak. Wszystko było śmieszne. Nie, znaczy nie było takie mocno śmieszne. Nie? Ale naprawdę z tymi gadkami było śmieszne. Powiedzcie mi, dziewczyny, a udawało wam się rozwiązać zagadki detektywa, zanim było rozwiązane? Niektóre. Bo Ola zawsze czytała zagadki przed tym. Rozwiązanie? No. Tego wam nie polecamy. Nie. Ja rozwiązanie zagadki zawsze na samym końcu czytałam. Dużo, dużo ciekawsze właśnie jest czytanie rozwiązania na samym końcu. Warto najpierw pogłówkować, zastanowić się, albo jak ten detektyw to rozwiązał? I zobacz, najpierw
zastanowić się, jaka może być odpowiedź. Mhm. I na przykład pomyśleć, o, taka może być odpowiedź i potem wziąć, znaleźć numer zagadki i sprawdzić, jaka była odpowiedź. Czy prawidłowo myśleliśmy, tak? Mhm. Zobaczyć. Czy a jak nie będzie, to co? To nic. Się nie stanie. To nic. To po prostu będziemy mądrzejsi, tak? I będziemy pamiętać taki styl myślenia detektywa pozytywki. Tak? Jak on rozwiązywał zagadki. A ten martwiak kiedyś ukradł piasek. Piasek z piaskownicy. Nie można tego mówić. Swojej budowy. No w sumie... Bo to zdradzanie zagadek. Słuchajcie dziewczyny, a co nie, wam się... była zagadka, kto ukradł... No właśnie, a ty już tutaj starasz się odpowiedzi, więc udawajcie, że tego nie słyszeliście. A Ola nam powie, komu poleca tę książkę. Ja polecam to dzieciom tak mniej więcej, rodzice też mogą czytać dzieciom na no od 3-4 lat. Mhm. Do 5-6 lat. Chociaż ja pamiętam, że jak wy byłyście małe, to się martwiaka trochę bałyście. Co? Było tak, że martwiak, że te części z martwiakiem to niekoniecznie. Tak, ale jak myśmy już trochę większe były, no to ja już zaczęłam sama doczytywać sobie różne rzeczy. No oczywiście, oczywiście. Ale tak, większość także... pamiętałam, bo jak tata nam czytał, no to ja byłam mała. Tak, także detektyw pozytywka, bardzo pozytywna postać dla wszystkich dzieciaków. A też bym mogła powiedzieć, jakby od jakich lat miałabym... Mi się wydaje, bo ja też tego słuchałam, jak tata nam czytał, to ja bym to polecała tak od 3-4 lat do naprawdę do, nie wiem, to jest która szkolna, więc może, żeby no, nawet czasami to... Czasami nawet dla rodziców to są niezłe zagadki, co? Tak, to na przykład do 11-12 lat, bo to jest bardzo fajna książka, nie jest nudna, nie jest taka straszna, więc dużo dzieci będzie... Historyki są krótkie, dużo literów. A ja wiem, że często ona jest lekturą szkolną. Tak, dokładnie tak. Akurat my mamy chyba do następnego poniedziałku A ty już przeczytałaś, Ola. No chyba tak. Nawet wielokrotnie. Myślę, że część z tych zagadek znacie już na pamięć. No większość. Ale wam również serdecznie polecamy trochę emocji, adrenaliny przy rozwiązywaniu zagadek detektywa pozytywki. Czy no już chcecie kończyć? Dobrze. To w takim razie kończymy. Ale niebawem wracamy. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa.